Szlachta jako grupa społeczna wyewoluowała z rycerstwa w drugiej połowie XV wieku. Jej powstanie spowodowane było faktem skoncentrowania się rycerstwa na zarządzaniu majątkiem ziemskim. Mimo różnic w zamożności, wszyscy przedstawiciele stanu szlacheckiego byli sobie równi i uważali się za jedynych pełnoprawnych obywateli kraju. Jako potomkowie rycerzy mieli prawo do noszenia przy boku szabli, będącej oznaką ich pochodzenia społecznego oraz używania herbu. Szlachta stanowiła od 6 do 10% całości populacji. Proces uzyskania przez szlachtę dominującej pozycji względem innych grup społecznych trwał od końca XIV wieku. Przyczyniały się do tego specjalne prawa przyznawane szlachcie, określane mianem przywilejów. Dzięki nim szlachta była zwolniona z większości podatków, a na nowe obciążenia finansowe musiała wyrazić zgodę, podobnie zresztą jak na powołanie jej pod broń. Ostatecznie pozycja szlachty w kraju została ugruntowana uchwałą sejmową, w dawnej Polsce używano terminu konstytucja, Nihil Novi, uchwalonej w 1505 roku. Na jej mocy żadne nowe prawo w kraju nie mogło być wprowadzone bez zgody sejmu. W sytuacji zagrożenia, wzorem dawnego rycerstwa, szlachta miała na wezwanie króla stawić się do obrony kraju. Bez zmiany pozostał wymóg uzbrojenia i wyposażenia się na własny koszt. System władzy, który ukształtował się w Królestwie Polskim, określamy mianem demokracji szlacheckiej. To szlachta posiadała pełnię praw obywatelskich i ona wraz z królem rządziła państwem. Najważniejsze decyzje podejmowano na Sejmie Walnym, czyli zjeździe posłów z całego kraju. Ustanawiano na nim prawa i zatwierdzano traktaty międzynarodowe. Na Sejmie Walnym, by przyjąć uchwały, czyli konstytucję, wymagana była zasada jednomyślności. Ważnym organem władzy były sejmiki ziemskie, które podejmowały decyzje w sprawach lokalnych. Wybierały one też posłów na Sejm oraz przekazywały im instrukcje, jak mają głosować w określonych sprawach na Sejmie. Jednym z narzędzi, jakie znajdowały się w rękach króla, a które umożliwiały mu uzyskanie wpływu na sytuację w państwie, były nadania królewszczyzny. Królewszczyzny były to ziemie należące do króla, które mógł on przekazywać w dzierżawę innym szlachcicom. Pierwszy sejm walny odbył się w 1493 roku w Piotrkowie. Początkowo król zwoływał sejm w razie potrzeby. Z czasem obrady zaczęły odbywać się regularnie co 2 lata. Od połowy XVI wieku sejm zbierał się albo w Warszawie, albo w Grodnie. Sejm składał się z 3 obradujących stanów. Pierwszym był król, drugim senat, który wywodził się z Rady Królewskiej, a w jego skład wchodzili najważniejsi urzędnicy, czyli wojewodowie, kasztelanowie oraz biskupi. Trzecim stanem była Izba Poselska, w skład której wchodzili wybrani na sejmikach ziemskich posłowie. Mimo tego, że z punktu widzenia prawa każdy szlachcic był sobie równym, to jednak sam stan szlachecki nie był jednorodny. Najbogatszą grupą byli magnaci. Ich majątek bywał często przeogromny i składały się na niego liczne miasta oraz wsie. Niekiedy dysponowali oni nawet prywatnym wojskiem. Szlachta średnia to grupa, która posiadała od 1 do kilku wsi. Szlachta zagrodowa to właściciele jedynie niewielkich gospodarstw, zwanych zagrodami, na których sami często pracowali fizycznie. Najuboższą częścią szlachty była gołota. Szlachta, która nie posiadała majątku i często pełniła służbę u magnatów lub zaciągała się do wojska.